Siema, z tej strony Kapelusznik. Sorry za brak filmów w ostatnim czasie, po prostu mi się nie chciało. No i te upały strasznie demotywowały, dajcie spokój z tą pogodą. Pozdrawiam także wspierających. A rozdział zaczynamy od tego, że Lucci i Kako przybywają do zgrupowanych już sił marynarki i rządu. Zapytani, co się stało ze Stacji, odparli, że umarła w akcji. Pada też jakiś raport między marynarzami, żeby naładować Serafinów, cokolwiek to znaczy. Nie do końca zrozumiałem, o co tu chodzi. Możecie mi śmiało powiedzieć w komentarzach, bo naprawdę nie wiem. Następnie przechodzimy do zebrania Saturna z wiceadmirałami, którzy brali udział w całej akcji na Egghead. Mówi do nich, że dzięki zabezpieczeniu York i elektrowni zabezpieczyli sobie dostęp do płomienia matki. I można to nazwać sukcesem, lecz popełnili jeden duży błąd. I w tym miejscu wiceadmirałowie kajają się przed Saturnem, że nie zdołali pochwycić słomianych i Bonnie i chcą płynąć za nimi na Elbaf, aczkolwiek Saturn odrzuca ten pomysł. Natomiast mówi on, że większym błędem było dopuszczenie do pójścia nagrania Vegapunka w świat, wspominając dodatkowo, że pojawienie się żelaznego giganta, by pomóc w ucieczce piratów, było ironiczne. I dostajemy krótkie retrosy, jak 200 lat temu naukowcy błagają Saturna, żeby anulować zlecenie złomowania żelaznego giganta i namawiają go do badania go i że to jest jakaś tam przyszłość wojskowości, militarystyki i tak dalej. No i udaje im się go namówić, by przeprowadzili owe badania i dziękują mu za danie im szansy. I następnie Saturn mówi do siebie w myślach, że pozostawał w uśpieniu przez 200 lat tylko po to, by się przebudzić i ochronić Luffy'ego. Następnie wiceadmirał Doberman chce spytać Saturna o to nagranie, to Vegapunka, ale zostaje przez niego zaatakowany w głowę i zostaje wezwany medyk. Wiceadmirowie chyba nawet się nie skapli, że Saturn może od tak spojrzenia kogoś zaatakować, także dobrze dla niego. A my przechodzimy do York, która się dziwi, że niebiańskie chmury nadal się produkują, czy w ogóle się produkują. Szybko się orientuje, że stoi za tym Edison, który o dziwo nadal żyje. Dziwne, że York go wcześniej nie wykryła. I dzięki chmurom tworzy nową podniebną wyspę i zabiera ze sobą Punk Records ze wszystkimi wspomnieniami Vegapunka w przestworze. York go próbowała też powstrzymać, strzelając do niego. Przez to nie zabrał większej części wyspy. A my skaczemy do świętej ziemi, gdzie niebiańskie smoki nie dowierzają w nagranie Vegapunka, obwiniają dalej Akainu, że nadal nic nie zrobił z kwestią Kumy i narzekają na coraz większe braki w jedzeniu. Czyli taktyka rewolucjonistów, by ich zagłodzić, okazała się słuszna. To wszystko oczywiście wkurza całą ich społeczność. A my przechodzimy do pokoju władzy, do którego wchodzi Garling, pytany przez resztę Eldersów, co on tutaj robi. Odpowiada, że dostał nowe rozkazy, mówi też, że kwestia York trafia pod jego komendę i ogłasza się nowym ministrem nauki, zachęcając resztę do wspólnej współpracy. No cóż, nie wydają się oni z tego powodu jakoś zadowoleni, patrząc po kadrach. Wracamy do Saturna, który nagle umiera, okazuje się, że Imu go uśmierca, zapuszczenie Joy Boya wolno. Ten go prosi o litość i mówi, że nie byli w stanie przewidzieć haki Joy Boya, który odwołał resztę Gorosei do domu. Chyba to miał na myśli, bo od zdania nie dokończył i umarł. Została po nim tylko czaszka. Cała sytuacja przestraszyła obecnych tam wiceadmirałów. Powracamy do odlatującego Punk Records. Pitagoras chyba rozmawia ze wspomnieniami innych Vegapunków umieszczonych właśnie w Punk Records. Zgadzają się oni wszyscy do tego, że York może ich namierzyć wszędzie, dzięki sygnałowi, jaki ich mózg wysyła na cały świat, ale lepiej przed nią uciec, niż pozostawić Punk Records w jej rękach. Żałują też, że nie zabrali laboratorium ze sobą, ponieważ York do nich strzelała w czasie ucieczki z wyspy. I nie mogą nic stworzyć teraz w sensie naukowym, bo nie mają pieniędzy, środków i surowców do tego. Ale decydują się zadzwonić do starego przyjaciela o pomoc, który jest tym starym dziadygą, do którego Nami trafiła w czasie Time Skipu. Mówią też, że zajmą się Punk Records, dopóki ludzkość nie nauczy się z
niego korzystać, czy coś w ten deseń. Na koniec rozdziału przechodzimy do rewolucjonistów. Koala podsumowuje wszystkiego, czego się dowiedzieliśmy do tej pory. Zgadzają się między sobą, że nie mogą odpuścić obecnej sytuacji. Sabo mówi, że to wszystko wyjaśnia, czemu pierwsze smoki zdecydowały się żyć na Redline, a Iwankow dodatkowo wyjaśnia, czemu przez 700 lat kazali niewolnikom budować aż 4 wielkie mosty, jak te Killa Wolf, który dobrze znamy. Dobre cwaniaki z nich, nie? Chcieli zbudować sobie globalną autostradę. Nie musieliby wtedy korzystać ze statków, tylko chodziliby sobie po wielkich mostach. Dragon podsumowuje całą sytuację, że muszą się pospieszyć i osiągnąć swoje zwycięstwo. Inaczej ludzie się pozabijają o każdy skrawek ziemi. Ocena rozdziału 9 na 10. Mi się bardzo dobrze go czytało. Po pierwsze, w przemyśleniach wszystko wreszcie nabiera sensu. Łowiłem się latami, czemu chcieli zbudować taki wielki most, na którym była Robin. No ale wreszcie wiemy. Matko Boska, naprawdę jeden wielki Battle Royale przed nami, każdy na każdego. I to nie tylko o One Piece, ale też o każdą wyspę i tak dalej. I w sumie, jeśli plan Dragona wypali i wygrają z niebieskimi smokami, to w ramach wygranej mogą wynegocjować przecież nowe tereny do życia na Redline. Cała ludzkość by się tam chyba pomieściła, patrząc jakie to jest wielkie. Po drugie, co ze stacji nie wiemy i pytanie, czy Kaku powiedział Luciemu prawdę. Podejrzewam, ze stacji najprawdopodobniej dostanie historyjkę okładkową, coś ten deseń. Tak samo sytuacja z Kizaru nie wydaje się jasna, kto wie, czy nie poniesie kary jak Saturn. I po trzecie, Saturn może był potworem, ale nie dał zniszczyć ostatecznie żelaznego giganta, gdy miał naprawdę do tego okazję. Jednak tam nutka nici porozumienia z Vegapunkiem była. Duszy naukowca nie da się oszukać. Po czwarte, Vegapunki się pewnie odrodzą jako roboty, skoro już Edison buduje sobie nowe ciało. No ale już pewnie bez Steli, podejrzewam. Pytanie, jak Punk Records zostanie wykorzystane w późniejszej fabule? Pewnie w epilogu pomoże ludzkości się rozwinąć. Przynajmniej ja tak obstawiam. Po piąte, niebiańskie smoki się coraz bardziej buntują. I kto wie, czy nie dojdzie do większych zmian w rządzie, bo Garlic zastępujący Saturna to już jest petarda. Zwłaszcza, że reszta Gorosei nie darzy go specjalną sympatią. Może rodzina Figarland ma zajebiście silne haki i jest jedną z potężniejszych rodzin w całych strukturach rządu, patrząc na przykład na Shanksa, który ma przepotężne królewskie haki, więc wszystko by się zgadzało. No a reszta Eldersów, mających raczej silne owoce, obawia się Garlinga, właśnie z powodu przepotężnego królewskiego haki i tak dalej. Także kto wie, czy tutaj nie ma jakiegoś wewnętrznego konfliktu między rodzinami, czy coś w tym stylu. W Tower of God też tak jest, że są lepsze i gorsze rodziny w tych strukturach władzy, także nie lekceważyłbym tego, że w światowym rządzie też tak może być. Po szóste, podejrzewam, że Imu to niekoniecznie sama operacja młodości z owocu OP no Mi. Może faktycznie zjadł owoc nieśmiertelności i dzięki przebudzeniu jest w stanie faktycznie wstrzymać licznik starzenia się u innych ludzi. Bo patrząc po Saturnie, to nie spłonął on, tylko rozpadł się w czasie. Postarzał się nagle i tak dalej, aż zostały z niego same kości, także to by się zgadzało. Ewentualnie do głowy przychodzi mi jeszcze Zwan Vampira i dlatego Imu nie opuszcza pałacu, bo po prostu boi się słońca. No i pasowałoby to też w kontraście do Sangoda Niki, nie? No i też każdy z Gorosei naznaczony przez niego byłby zależny od jego mocy, tam po ugryzieniu czy coś w tym stylu. No a na koniec filmu taka mapka, każdy już jest na swoim miejscu. Raczej z tego absolutnego topu znam już chyba wszystkie postacie. Raczej Oda już niczym nie zaskoczy, ewentualnie jakimiś członkami już Światowego Rządu i resztą boskich rycerzy. No ale oni raczej nie będą silniejsi niż Gorosei, Imu, czy Garling, czy Luffy. A raczej spodziewam się grupy postaci na poziomie admiralskim. No i to chyba tyle ode mnie, piszcie co myślicie i na razie.